shit. Siemaneczko, jestem Lusek, zapraszam was na kolejny odcinek z Gran Turismo 7 na PlayStation 5. Moi drodzy, ostatnio skończyliśmy sobie na NSX Type R z 92 roku. Bardzo trudny zakręt. Nie wiem, jak mi się to udało zrobić. Powiem wam, męczyłem się chyba z dobre 40 minut, z tego co pamiętam. 50 km zrobiłem na tym małym odcinku. Bardzo trudne. A tutaj mamy finałowy egzamin w tej kategorii, czyli my jesteśmy teraz chyba na grupie, czekaj, na narodowej. Tak, jesteśmy teraz na, o tutaj, na National A, po prostu. Jesteśmy na A, okej. No to idziemy, będziemy jechać Suprą, MK4 oczywiście. No i mój czas, który zrobiłem na poprzedniej kierownicy, czyli na T300 RS podpiętej do biurka, wygląda tak, czyli miałem 30 sekund, musimy zrobić poniżej 29. No to lecimy. Okej, podczepiłem sobie moją drugą kierownicę, okazuje się, że też bardzo dobrze działa z tą grą. Jakby działa tak samo jak poprzednia. A ta jest większa i łatwiej jest nią kontrolować, łatwiej jest ją złapać. Wleciałem. Spróbuję teraz zadriftować, skoro mam tą kierownicę. Ej, myślałem, że Gran Turismo działa tylko na tamtej, na Fanateku. Okazuje się, że nie. Bardzo fajnie, no dobra, to próbujemy. O, za dużo gazu. Ale fajnie, fajny ten pierwszy ślizg był, podobało mi się. Jak pojechałem, jeszcze rekord. O masakra. Nie zmieściłem się 29, ale jest już srebro, nieźle. W ogóle, ej, ta kierownica normalnie współpracuje z Gran Turismo. Pokazują mi się tu kilometry na godzinę, biegi. Jakby wszystko działa, tylko nie świeci się znaczek Xboxa. No jestem zaskoczony, bo to jest kierownica dedykowana do Xboxa One albo Xboxa Series. Dziwne, nie? Jest minus tej kierownicy podłączonej do Gran Turismo, no nie działa całe to sterowanie, nie jest zmapowane, ale będę się przełączał najwyżej na tą kierownicę, bo to chwila, moment, pyk, pyk, już mam przełączone, jak będę tam potrzebował jakiegoś dodatkowego sterowania, na ten moment pasuje mi to, że jakby tą kierownicę po prostu trzyma się lepiej, jest ona większa. Ja jestem przyzwyczajony do kontrowania na niej, więc jest dla mnie lepiej, nie? O kurde, ale tutaj fajne wyjście z zakrętu było. Coraz bliżej. Prawie, kurde, tak niewiele brakowało, damn. Jest, o Boże, jak ja tu dużo czasu spędziłem. O masakra! Ale zajebiście się kontruje na tej kierownicy, powiem wam, dużo lepiej niż na tej dedykowanej, naprawdę! Wow! Jest większa, łatwiej ją złapać, jakby jest taki pewniejszy ten chwyt. Ale co ciekawe zauważyłem w Gran Turismo, to to, że jak jechałem sobie, nie wiem ile tu powtórzeń było, nie wiem czy mogę to w ogóle gdzieś zobaczyć, ale podczas tych moich prób tutaj okazało się, że pora dnia się zmienia.
To jest ciekawe. Okazało się, że w pewnym momencie zrobiła się już noc i musiałem sobie wyjść do menu głównego i wrócić tutaj, żeby... Wiesz... Czy ja mogę zobaczyć gdzieś powtórkę? Aż muszę... Ej, ja naprawdę tu nie wiem, chyba z 50 powtórzeń zrobiłem. Ale opłacało się, bo... Na początku jechałem zbyt ostrożnie tutaj, a później jechałem zbyt gwałtownie, za mocno gaz dodawałem. I okazało się, że kluczowy jest ten pierwszy zakręt. Chodzi o to, żeby nie wchodzić w ten pierwszy zakręt zbyt małą prędkością, ale też starać się nie ścinać za bardzo zakrętów, bo jak jedziemy zbyt blisko szczytów zakrętu, tych wewnętrznych, no to wtedy mamy niższą prędkość, a jak jedziemy bardziej tak środkiem, tym wyjeżdżonym, no to okazuje się, że możemy mieć wyższą prędkość. W każdym razie, nieważne, udało mi się zdobyć ten rekord, jestem mega zadowolony. Moi drodzy, proszę bardzo, zobaczcie, jak to wygląda fantastycznie teraz. No i mamy furmankę nową Subaru BRZ, 18 rok. 203 konie mechaniczne, 1250 kg wagi. Bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. Chociaż ciemno w tym garażu, nie można samochodu aż tak obejrzeć. Nie szkodzi. Dobra, poziom zdobyty. Wychodzimy, jest! Mamy wszystko tutaj zaliczone na złoto. Wow, opcja z Suprą była dość trudna, chociaż na początku wydawała mi się ta Supra naprawdę taka przyjazna. Fajnie mi się ją prowadziło, to potem okazało się, że tor jest dość wymagający. Za każdy trening dostajemy sobie losowanie, za każdy dzień treningu dostajemy sobie losowanie, albo do wbicia do gry, w sumie nie wiem za co się tu dostaje. I my sobie dropniemy sztabkę złota. Jakieś okruchy dostałem, o Boże, tragedia. No dobra, ale przynajmniej zdobyłem sobie samochód, jest dobrze. Dobra, tutaj mamy kolekcję moich samochodów. Nie będziemy wszystkiego przeglądać. Idziemy dalej, bo trzeba kolejne licencje zdobyć. Więc tak, tutaj mamy pozdobywane złoto w dwóch pierwszych kategoriach na T300 RS. Mam do poprawienia, ojej, to będzie trudne, z Taycanem Turbo S. Mam do poprawienia Taycan Turbo S i bardzo długi odcinek z R32. No to zaczynamy sobie od Lexusa, który był bardzo trudny do opanowania dla mnie. Bardzo łatwo go zarzucić. Supra w porównaniu do tego Lexusa to wymarzone auto do jazdy, a ten zarzuca nim dupą, że szok. Dobra, lecimy. Trzeba przyznać, nerwowa maszyna, no nie? Złotko! No to pięknie! Nie spodziewałem się, że ten przejazd będzie na złoto. Raczej starałem się dobrze ustawiać biegi i mocno ścinać zakręty. No i widocznie to był przepis na sukces. Super. No to jak mi to poszło? Że ja mogę sobie zobaczyć replaykę i jakąś inną kamerkę ustawić? Poczekaj. Target.
Change target camera, aha, tu pewnie nie działa mi to na tej kierownicy, bo tutaj jest sterowanie inaczej. Ale nieważne, fajnie poszło, nawet udało mi się okiełznać bez kontroli trakcji tego gnoja. Bardzo ładnie, bardzo mi się podobał ten przejazd. Idziemy sobie dalej. No to ładnie idzie, kurde, z tym Lexusem poszło mi znacznie szybciej niż z Toyotą. No i teraz czas na Taycana, to jest kurde ciekawy samochód i ciekawa próba na Nürburgring. Bardzo, bardzo trudny przejazd, zobaczymy jak mi pójdzie. Ziomek! O, jaki nerwowy przejazd! Damn! Co to było? Ale fajnie! Udało się zdobyć rekord? Powiem wam, że Taycan kurde mocy to ma od groma. Czekaj, na padzie może zmienię kamerkę. Zobacz, jak to wygląda, ty! Tak w niektórych momentach musiałem szarpnąć, żeby dobrze wykontrolować, że to szok. Tutaj nawet tego nie widać tak w kokpicie. Jak wuja nim, kurde. Ale fajny przejazd, mega mi się podobał. Tutaj dosłownie milimetr od granicy, chyba koło już było na trawniku. A jak ci dotknie trawnik, to koniec. Już z przyczepnością możesz się iść walić. Bardzo fajnie, ty, nie spodziewałem się, że uda mi się tak szybko to ogarnąć. Pięknie, myślałem, że Taycan to będzie taki overkill dla mojego skilla. Ale jak widać, udało się całkiem nieźle. Dobra, jest jedna rzecz, bo ja wam chyba muszę coś pokazać. Nie wiem, czy tutaj się zapisał mój replay. Ach, kurde, chyba nie ma mojego replaya z tego przejazdu, jest tylko demonstracja. Ja tutaj zdobyłem złoto, ale mówiłem wam to już chyba na poprzednim odcinku, że wjechałem tą BM-ką tyłem na metę, więc chcę to poprawić. Mimo że czas mam już złoty, to sobie przejadę kilka razy, zobaczymy jak mi pójdzie. Tu się właśnie tak wieszcza. Zobaczcie, jak niewiele mi brakowało do rekordu, nice. Nie pobiłem chyba swojego rekordu, ale złotko zdobyte, także jest legalnie moim zdaniem. Kurde, próba jest przerąbana z tej góry, tam trzeba pod tą górę mocno wyhamować i z tej góry trzeba... ciężka sprawa jest tam. Ciężka sprawa jest, bo dupa ci strasznie ucieka w tym samochodzie. To jest stare auto, ale da się. Bardzo fajnie, bardzo fajny test. Trzeba się naprawdę wykazać tutaj. Dobra, no i mamy ostateczny egzamin. Tu już, kurde, wszystko na złoto, bardzo ładnie. O kurde, jak blisko złota byłem, ej, to był pierwszy mój przejazd. Nice. Ale nie wiem, zamiast sprzęgła nacisnąłem hamulec podczas zmiany biegów, ale bieg mi się zmienił. Czy tutaj są jakieś biegi, nie wiem, skrzynia automatyczna w tym samochodzie? Nie mam pojęcia.
prościzna, Jezu. Ja nie wiedziałem, że ten zakręt tutaj ostatni można tak ściąć. Obejrzałem sobie demonstrację, no myślałem, no nie można, przecież są linie. Nie można ich przecież przekroczyć, nie? Ja tutaj teraz przejechałem sobie przez... prawie przy samym płotku. Elegancko, jeszcze mógłbym na pewno tutaj ten czas poprawić, bo przedostatni zakręt skopałem, za bardzo tutaj wyhamowałem i tam można by było znacznie to poprawić. Zobaczcie, jakie są w ogóle zajebiste te powtórki. Tak w ogóle zapomniałem, że to jest chyba jeden z tych starszych Nissanów, starszych japońskich samochodów, który ma tylną skrętną oś. Ja nie wiem, czy tutaj w Gran Turismo będzie to widoczne. Myślę, że oni przy tej prędkości musielibyśmy znacznie wolniej jechać, żeby było widać te skrętne koła z tyłu. Ale tak, jest tutaj coś takiego. Tutaj, ten zakręt. Tu za bardzo wyhamowałem. Powinienem wejść na bogato tam i się nie przejmować. Natomiast tutaj zobaczcie. Pyk, pyk, pyk. I sru, po tych liniach pojechałem i się nie przejmowałem, a wcześniej próbowałem pojechać tak, żeby, wiesz, dwa koła były na pasie ruchu, no nie? Kurde, teraz to było kasmasem, człowieku. Uła, odblokowałem Taycana. No nice, 751 koni mechanicznych, ale też 2300 kg wagi, także moc mocą, ale jednak, no... Nie zawsze moc jest najważniejsza. I moi drodzy, to jest chyba mój najszybszy samochód w ogóle w garażu, tak mi się wydaje. Dobra, przechodzimy sobie dalej i zobaczcie, International B mamy zaliczone, również z moim niechlubnym testem. Całe szczęście, że go nie widzieliście tego, chociaż z drugiej strony byłoby ciekawie, nie? Jakbyście zobaczyli, jak przejechałem sobie tą BMW-ką i zdobyłem medal, grając na T300 RS. No bo wyglądało to śmiesznie. A teraz przechodzimy do International A i tu jest coś, czego jeszcze nigdy nie robiłem. O nie, czekaj, żartuję. Przejechałem tutaj raz na Astonem Martinem DB11. Tutaj myślę, że jest ciekawie, bo już mamy dużo szybsze samochody. No i trzeba uważać, trzeba na pewno uważać z tą prędkością, czy nie? Teraz zobaczymy, jak mi pójdzie. Startujemy. To już chyba będziemy grać na łopatkach. No i? O, srebro, nice! Bardzo ładnie, podobał mi się ten przejazd nawet. Tutaj chodziło o to, aby na całym zakręcie hamować, czyli trzeba było delikatnie muskać nóżką ten hamulec, ale nie za dużo, żeby opon nie przeciążyć. Jak przeciążysz, to tracisz dużo trakcji, a tutaj bardzo ładnie udało nam się zrobić jeden taki długi przejazd. Chociaż podczas prowadzenia samochodu miałem wrażenie, że trochę gorzej to wygląda niż już jak oglądam to na powtórce. Ekstra. I mamy Diablo GT. Ciekawie będzie przejechać się tym samochodem w tej grze po raz pierwszy. Dobra, tu myślę, że warto obejrzeć sobie demonstrację, jak to wygląda. Wow, jakie twarde zakręty. Okej. To jakiś... fajna okolica tak w ogóle, zobaczcie. Ale brzmi to furo nieźle, nie? Dobra, zobaczmy jak pójdzie. Corner while keeping the cane control. Okej, dobra. No zobaczymy. Zobaczymy, jak się tym w ogóle jedzie, nie? Ale słabe hamulce, ja pierdzielę! To praktycznie nie hamuje w porównaniu do tego Astona Martina. Rzeź, no 5 biegów to jest koniec. Ło, ty co jest? Ten samochód ani nie hamuje, ani nie skręca. Ja mam w porównaniu do Astona Martina to przepaść.
jest srebro, nice. Ej, prawie miałem złoto. Tutaj fajna kontra weszła. Kurczę, już tak ładnie szło. Tutaj na tej próbie nauczyłem się bardzo fajnej rzeczy. Chodzi o to, żeby nie hamować aż tak mocno hamulcami przed zakrętem, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale bardzo nagrzewały mi się opony przy mocnym hamowaniu. I wtedy, no niestety, samochód traci stabilność, myślę, że też, nie? Podczas jazdy. A już nie będę patrzył powtórki, bo myślę, że całkiem fajnie to poszło. Podobało mi się. Złoto jest, idealnie, lecimy dalej. A dalej mamy... O, coś ciekawego, tu chyba jakaś próba rajdowa. Zobaczmy sobie, jak to pójdzie. Okej, Dirt Expert, Wheel Practice, Technics for the Carsips Table, okej. Dobra, ale wiecie co, tutaj chyba będziemy mieli do czynienia z samochodem, który naprawdę jest mocarny. Chyba mamy skrzynię. Tak, mamy tutaj skrzynię automatyczną. Próbujemy. Wow, już złoto? Kurde, ja myślałem, że mi poszło kiepsko. Tam chyba przedostatni zakręt słabo raczej. Ale kurde, coś tam treningi w Dirtie Rally 2.0 dały. Tutaj można by było na pewno jeszcze ten czas poprawić, bo nie podobał mi się do końca ten przejazd, ale nie było źle. Damn. Wow, już złoto? Kurde, ja myślałem, że mi poszło kiepsko. Tam chyba przedostatni zakręt słabo raczej. Ale kurde, coś tam treningi w Dirtie Rally 2.0 dały. Tutaj można by było na pewno jeszcze ten czas poprawić, bo nie podobał mi się do końca ten przejazd, ale nie było źle. Damn. O, Testarossa. Dobra, zobaczymy, co tu będzie teraz. Keep your car stable while using the brake and accelerator. Okej. I tutaj mamy naprawdę ostre zakręty. Manualna ze sprzęgłem, nie? Wow! O kurde, panie, Testarossa. Dobra, sprawdzę, jaka tu jest skrzynia w ogóle. Tak, tu jest skrzynia manualna ze sprzęgłem. No to próbujemy. O kurde, ej, ten przejazd wydawał mi się dość dobry. Ale tu trzeba dużo szybciej tym samochodem. Ojej, nie wiem, czy to zrobię. Wow, ej, bardzo mi się podoba w Gran Turismo 7, że te stare samochody naprawdę od razu czuć, że dużo gorsze są w prowadzeniu i we wszystkim. O kurde, prawie... Wow.
Tu mi się bardzo coś fajnego podobało. W prawdziwości też tak raz miałem, że zmieniłem bieg na zakręcie i to się bardzo źle na mnie skończyło. Po prostu wpadłem w poślizg, też właśnie starym samochodem. Mega fajna jest ta gra.